porozmawiamy o ASP.NET MVC. O tym, czy jest to technologia, która jest cały czas na topie, czy warto jej się uczyć, czy warto jej się uczyć na początek, a może wystarczy jej się nauczyć i już wystarczy na całe życie. Trochę z mojego punktu widzenia, jak to wygląda, trochę z punktu widzenia Kajetana, który na co dzień więcej robi w tej technologii niż ja, aczkolwiek myślę, że wyjdzie z tego coś ciekawego. Dlatego może na początek, Kajetan, powiedz, czym jest tak naprawdę MVC i silnik Razor, który tak bezpośrednio jest z nim bardzo często kojarzony. No właśnie, MVC oczywiście jest przede wszystkim wzorcem projektowym. O tym musimy pamiętać. Jest to wzorzec Model View Controller, ale w przypadku środowiska dotnetowego mamy troszeczkę inną sytuację ze względu na to, że mówimy o całym frameworku ASP.NET MVC.